września. Gościniec Radia Września 93,7. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Gościniec. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektorka Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni, pani Wioleta Koszarek, a to dlatego, że szkoła zwyciężyła w konkursie Stołówka z klasą. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Co to takiego ten konkurs Stołówka z klasą? Jest to konkurs, który był zorganizowany przez firmę Kaufland Polska Markety. Celem tego konkursu było rozpropagowanie przede wszystkim zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania. W tym konkursie mogły uczestniczyć tylko i wyłącznie szkoły podstawowe. Takie szkoły, które nie korzystały z programu rządowego Posiłek w Szkole i w Domu. Takie szkoły, które posiadają własną stołówkę, które nie brały udziału w innych tego typu konkursach, których celem byłoby dofinansowanie czy poprawę stanu stołówki szkolnej. No i przede wszystkim szkoły, które zostały zaproszone do udziału w tym konkursie przez samego organizatora. Czy tak się stało w przypadku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2? Właśnie tak. Nasza szkoła została zaproszona do tego konkursu w październiku 2019 roku. Mieliśmy czas do 30 listopada na przesłanie skanów potwierdzających udział w konkursie, zapoznanie się z regulaminem, również różnego typu zgody dotyczące realizacji tego konkursu, a przede wszystkim musieliśmy wysłać 3 zdjęcia, które dokumentowały aktualny stan naszej stołówki, 5 anonimowych wypowiedzi uczniów na temat, jak wyobrażam sobie stołówkę w naszej szkole, uzupełnioną ankietę również dotyczącą stanu stołówki i najważniejsze zdjęcie pracy konkursowej, bo to jest praca plastyczna, która właśnie miała na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży w szkole. Pani dyrektor, na czym polegała rywalizacja między szkołami o to, aby ten konkurs wygrać? Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Do 30 listopada mówiłam, że musieliśmy wysłać te zdjęcie i pierwszy etap polegał na tym, że komisja konkursowa, czyli jury, wyłoniło 30 najlepszych prac według nich plastycznych. Dostaliśmy 31 grudnia informację, że nasza szkoła znalazła się i nasza praca plastyczna również w gronie tych 30 szkół. I później mieliśmy czas na przygotowanie się i od dnia 13 lutego do 13 marca już tego roku. Wszystkie te prace konkursowe zostały umieszczone na stronie, tak jak tytuł konkursu, tak strona, adres i musieliśmy głosować. Jednego IP mogliśmy zagłosować tylko jeden raz. Jeden głos tylko w całym okresie. Tylko raz mogliśmy z jednego adresu IP zagłosować. I głosowaliśmy przez miesiąc, do 13 marca. No i 10 spośród tych 30 wybranych prac było zwycięzcami konkursu. I 23 marca otrzymaliśmy informację zwrotną, że nasza szkoła zajęła drugie miejsce. Zebraliśmy w sumie 7 tysięcy głosów i otrzymaliśmy kwotę 60 tysięcy złotych na remont, na poprawę stołówki szkolnej. No to teraz zatrzymajmy się nad tą stołówką. Ona jest, widocznie te zdjęcia pomogły wam wygrać ten konkurs. Pieniądze się przydadzą. Jak będzie wyglądała teraz realizacja tego zadania pod tytułem remont stołówki? Teraz ja mam czas do 30 kwietnia na przedstawienie wstępnego kosztorysu i planu rozbudowy tej stołówki. Wysyłam ten projekt i w ciągu miesiąca otrzymam informację zwrotną, czy rzeczywiście te wszystkie moje pomysły, które chciałabym zrealizować, spełniają wszystkie kryteria i generalnie nie wolno tam robić nic, na co trzeba uzyskać zgodę nadzoru budowlanego. Czyli generalnie można tylko poprawiać troszeczkę istniejący stan. Jak gdyby, właśnie, prawda? Właśnie tak, ze szczególnym naciskiem na stołówkę. Nie na tą część, która jest przeznaczona do wydawania posiłku, ale na stołówkę. No ale mamy tam pomysł, bo mamy tam jakby dwa takie pomieszczenia obok siebie, bo stołówkę w tej chwili mamy bardzo małą na tej ilości dzieci, bo nowa szkoła, która jest budowana, nie ma w planie tam pomieszczenia, także stołówka zostanie w całym budynku. Ona w tej chwili jest mała. Jest pomysł na to, żeby ją powiększyć.
Tak, mamy tam przydzieloną taką ścianą pilśniową, co nie wymaga jakoś specjalnej zgody na to, żeby przebić i drugą część pomieszczenia zaadoptować, wymalować podłogi, zrobić nowe oświetlenie. I to wydawanie też to można wziąć pod uwagę, także pomysł na to mamy. Rozumiem. Czy możemy powiedzieć, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, dokumenty będą sprawnie od biura do biura się przemieszczać, możemy powiedzieć, że dzieci z nowym rokiem szkolnym otrzymają odnowioną stołówkę? Tak, termin realizacji tego projektu jest do 24 sierpnia 2020. Bo jeżeli to wszystko będzie zaakceptowane, no to do końca czerwca otrzymamy pieniążki i jakby rozpoczynamy remont tej stołówki i na 1 września już musi być gotowa i musi być odbiór. No to mamy ten temat za sobą, pani dyrektor. To teraz na koniec naszej rozmowy. Powiedzmy o tym, jak wygląda na dzisiaj sprawa rozbudowy szkoły, bo to przecież nowy rok szkolny, tutaj nowa stołówka będzie odnowiona, no i prawdopodobnie będzie też nowa szkoła, tak, nowa część szkoły. Tak, wszyscy bardzo czekamy i jesteśmy na bieżąco, blisko, odwiedzamy mimo pandemii. Często prace budowlane idą bardzo sprawnie i mamy taką nadzieję, że 1 września uruchomimy nowe skrzydło szkoły. Przypomnijmy, co w tym nowym skrzydle będzie się mieścić? To nowe skrzydło generalnie jest przeznaczone do klas 0-3. Dalej jest to przeznaczone na bibliotekę wraz z czytelnią szkolną, na świetlicę, na także będą gabinety pomocy pedagogiczno-psychologicznej, czyli logopedia, psycholog szkolny. No będzie też pokój nauczycieli wychowania edukacji wczesnoszkolnej, ponadto sekretariat, no będzie również winda i no jakby będzie to zupełnie nowoczesny budynek. No tak, będzie to nowe. I na koniec zupełnie, czy oprócz odnowionej stołówki, nowego skrzydła szkoły, planuje się również jakieś prace w okresie wakacyjnym, bo one się przecież te wakacje zbliżają w pozostałej części szkoły? Tak, jest taki pomysł. No troszeczkę pokrzyżowała to na dzień dzisiejszy sytuacja w kraju, ale ta część szkoły, która w tej chwili funkcjonują klasy 1-3, musiałaby być zaadoptowana do uczniów starszych. Toalety i cały ten pawilon wymaga również modernizacji, także wymiany wyposażenia klas, bo tam są malutkie ławki, malutkie krzesła. Oświetlenie też musi być dostosowane do tego i jakby no przede wszystkim też toalety. No to już jest zadanie gminy. Mamy nadzieję, że uda się zrobić. Tak, też mam taką nadzieję, że w nowym roku szkolnym uczniowie jak wejdą, to mogą, w pełni będą mogli korzystać też z tego obiektu. Bo na dzień dzisiejszy, no na razie to jest tylko dla dzieci, no za małe to wszystko. Jasne, rozumiem. No i z tą nadzieją się rozstajemy. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i życzę realizacji tych wszystkich planów, bo są ambitne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była dyrektorka Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2, pani Wioleta Koszaryk. Gościnie w Radio Wrześni 93,7. 93,7 Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.